Pożyczki od dawna mają wielu zwolenników wśród Ostrowczan. Minimalne płace i wysokie rachunki powodują, że ciągle brakuje nam pieniędzy. Według najnowszego sondażu Centrum Badań Opinii Społecznej aż 45% Polaków jest zadłużonych. Często przeciętny obywatel ma do spłacenia więcej niż jedną pożyczkę, dlatego rośnie popularność kredytów konsolidacyjnych. Obecnie zauważamy, że kredyty konsolidacyjne przede wszystkim klienci po prostu wybierają wygodę, bo w większości przypadków łatwiej i często również opłacalnie jest zebrać kilka kredytów w jeden, rata jest jedna, oprocentowanie często bywa również promocyjne przy takich ofertach. Sam fakt zadłużenia nie świadczy jednak o złej sytuacji finansowej wszystkich Polaków. Długi mają nie tylko biedne rodziny, ale także te, które oceniają swój poziom życia jako dobry lub bardzo dobry. Zasadnicza różnica polega jednak na tym, jakie obciążenia kredyty stanowią dla różnego typu gospodarstw domowych. Blisko co czwarta rodzina mająca długi ma problem z ich spłaceniem, podaje Centrum Badań Opinii Społecznej. A na co pożyczamy pieniądze od banku? Najczęściej na zakup domu lub mieszkania. Pracownicy placówek bankowych przyznają, że w Ostrowcu pojawia się wiele pytań w związku z realizacją rządowego programu Mieszkanie dla Młodych. Zastrzyku gotówki potrzebujemy także na remonty, organizację wesela czy studia, rzadziej na wycieczki i inne przyjemności. W Ostrowcu są również osoby, które pożyczają małe kwoty. Średnią statystyczną jest dosyć ciężko tutaj wskazać. Są to kwoty no, około 10 tysięcy bądź w górę, ale często też w związku właśnie z tym okresem przedświątecznym są to małe kwoty, takie typowo powiedzmy na przygotowanie świąt, tak, bądź teraz również okres komunii, niedługo tuż, więc kwoty rzędu 3-4 tysięcy. Od lat niesłabnącą popularnością wśród Ostrowczan cieszą się zakupy w systemie ratalnym. Często chcemy mieć jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Mimo mnogości zadłużeń w naszym mieście są też tacy, którzy potrafią oszczędzać. Tendencja, powiedzmy, świadomości ekonomicznej tutaj społeczeństwa naszego lokalnego jest naprawdę bardzo pozytywnie tutaj naprawdę odbierana, ponieważ wiele osób oszczędza. I to są przeróżne sposoby, od lokat po konta oszczędnościowe i coraz częściej zdarza się, że klienci nie oszczędzają nawet w sposób taki typowy, czyli oszczędzamy środki na koncie, tylko również przeglądają oferty swoich obecnych banków, szukają lepszych ofert, nawet jeżeli chodzi o porównywanie kosztów obsługi konta. Oszczędzać nie jest łatwo i choć politycy przekonują, że w ostatnich latach sytuacja przeciętnego Polaka się poprawiła, to nadal jest wielu, którym nie wystarcza do pierwszego, a wtedy jedynym wyjściem jest pożyczka.